Witajcie moi drodzy, mieliśmy krótką przerwę, ale znowu nakręcimy dzisiaj taki odcineczek troszeczkę typu mix. Mówiliśmy już w poprzednich filmach o monetach typu opiegowego, srebrnych monetach opiegowych, mówiliśmy o monetach bulionowych. Dzisiaj może powiemy też dwa słowa na temat monet Narodowego Banku Polskiego. A więc nasz Narodowy Bank Polski takim sztandarowym produktem to są monety 10, takie dziesiąteczki, 10 i 20 złotowa. Te dziesiąteczki srebrne i 20 złotówki, całkiem przyjemne, fajne, duże monety, tak, lustrzane. Co więcej, cena monet kolekcjonerskich, tak jak już wspominałem w poprzednich filmach, zależna jest od w sumie dwóch parametrów. Ilości wybitych tych monet, tak? Czyli czym mniej tych monet zostało wybitych, tym więcej jest, większe zapotrzebowanie, kolekcjonerzy poszukują tych monet. Druga rzecz, stan tych monet. Czym lepiej zachowane monety, tym cena monety wyższa. No i to są takie dwa podstawowe tutaj czynniki, które wpływają na to. Nasz Narodowy Bank Polski, tak jak powiedziałem, tutaj bije już te monety od czasów, w sumie jeszcze przed denominacją. Ceny, ilość tych produkowanych monet tutaj się bardzo, bardzo podniosły do roku 2008, w którym to roku ja przestałem w sumie zbierać te monety. Systematycznie Narodowy Bank Polski podnosił tutaj ilość bicia danej monety. Apogeum tego było właśnie w roku 2008, gdzie wyszła taka monetka soku wędrowny, taka właśnie 20 złotowa jak ta, i tutaj nastąpiło istne szaleństwo. Ludzie zaczęli stawać w kolejkach za tą monetą, cena monety poszybowała dwukrotnie w górę. Media nakręcały tutaj informacje na ten temat. No i Narodowy Bank Polski zrobił się tak pazerny, że i tak już duży nakład tej monety, i jeszcze postanowił doprodukować, że tak powiem. No i tutaj przelała się czara goryczy, nie kupiłem tej monety i powiedziałem, że po prostu przestaję zbierać te monety i niech Narodowy Bank Polski wsadzi sobie je w buty. Co nie zmienia faktu, że monetki są fajne, bardzo ładne, przyjemne, z różnymi wariantami, tak jak tutaj Poczta Polska, zobaczcie jakie tutaj fajne hologramy. Czy tutaj osadnictwo polskie, osadnictwo w Ameryce, tak, moneta srebrna, tak, w środku szkło. Zobaczcie, różne naprawdę fajne warianty. Czy na przykład, no też popularna dosyć, Sybiracy, duży nakład, no ale fajna monetka tutaj z... jak to się nazywał, ten kamień, znaczy kamień, no z różnymi tam wariantami. Tak jak powiedziałem, przestałem zbierać te monetki, natomiast nie zmienia to faktu, że wykonane są one z dobrego srebra, bo jest to srebro próby 925, czyli całkiem przyzwoite już sreberko. Monety 10-złotowe to są w wadze 14 i 14 grama. Natomiast monety 20-złotowe to są 28,28 grama, tak? Czyli całkiem dobre sreberko, więc jeśli teoretycznie monety bite przez Narodowy Bank Polski po roku 2008 wam się trafią, no to będą raczej to potężne nakłady.
których tutaj wartość kolekcjonerska tak jest dosyć już znikoma, co nie zmienia faktu, że można je potraktować, jeżeli się je wyrwie, że tak powiem, w dobrej cenie, jako tutaj kruszec, tak, można to sobie zakupić. Ostatnio przejrzałem sobie z ciekawości, co tam nasz Narodowy Bank Polski oferuje. No oczywiście cały czas, jak widziałem, bite są monety. Natomiast widzę, że się tutaj bank nasz zreflektował, upanował i te nakłady już wróciły, że tak powiem, do normalności. Czyli monetki są bite w przedziale, z tego co patrzyłem, 11 do 15 tysięcy sztuk danego rodzaju. Więc moim skromnym zdaniem myślę, że jako na monetę kolekcjonerską, no to już jest taki nakład, że tak powiem, normalny i można to rozważyć już jako monetę, którą będziemy zbierali typowo kolekcjonersko, a nie typowo inwestycyjnie, czyli tutaj cena razy waga, tak? O, tu mi się przypomniało, tak? Czyli to jest cyrkonia, tak? Cyrkonia tutaj w monecie. Oczywiście były różne inne warianty, których ja też nie wszystkie mam, z różnymi bursztynami i innymi fajnymi rzeczami. No i tak, to by było tyle w skrócie na temat monetek Narodowego Banku Polskiego. Trzymajcie się, do następnego, cześć.